przygotowawczym, bowiem gra w pierwszym składzie. Jest teraz spora przestrzeń między linią pomocy a obrony. Wykorzystują to Kielczanie. Korzym złożył się bardzo ładnie do strzału. Pierwszy celny strzał w tym meczu broni Sandomierskiej i kolejny rzut rożny. Dobra akcja, już kolejna akcja, gdzie Korona odbiera piłkę w środku pola, szybko kontratakuje. Tylko zastanawiam się, dlaczego Sobolewski podniósł tą piłkę do Korzyma. Czy nie lepiej było po ziemi? Łatwiej by było, Korzym nie musiałby tracić czasu na to. Gusic, Dżalamidze. Dobre podanie między linię pomocy obrony. Frankowski, Frankowski! Ależ fantastyczna akcja Frankowskiego, no jego nie można na chwilkę zostawić. Ależ to zrobił Hernani, widzieliśmy, został ograny jak dziecko. Tutaj brawa dla Stano bodajże, który w ostatniej chwili tą piłkę wybił. Zobaczmy, to jest świetne zagranie Tomka Frankowskiego i tutaj Stano ratuje tą sytuację. Ale nie może taki doświadczony obrońca jak Hernani tak łatwo dać się minąć na zamach. Będzie, że jest w grze Korona. Golański w pole karne, Jawrus przyjął piłkę, 1-0! Cóż za debiut tego 22-latka! Aż nie wiedział chyba, jak się cieszyć. 1-0 prowadzi Korona w pierwszym meczu, pierwszy gol w ekstraklasie tego piłkarza. Pierwsze te wrzutki były takie niedokładne na aferę, w tej chwili na zawodnika. Doskonałe zagranie, właściwie takie wydawało mi się, że obrońca powinien sobie z tym poradzić. Natomiast tutaj młody Jamrus wziął na plecy obrońcy Jagiellonii Białystok. No właściwie jak juniora. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj przyjął sobie tą piłkę. Tak, a tym obrońcą był Gusic. Gusic, no zachował się jak junior w tym momencie. Tutaj nie może sobie pozwolić na to, żeby wejść w kontakt w polu karnym z napastnikiem, jeżeli ten jest silniejszy. A wszystko wskazuje na to, że to właśnie Jamrus był tym zawodnikiem silniejszym i poradził sobie z obrońcą. W sytuacji i już będzie wznowiona gra. Tym razem Aleksander Wukowicz. Dośrodkowanie. Hernani jeszcze jest. Jamrus, coś nieprawdopodobnego. Drugi gol chłopaka debiutującego dzisiaj w lidze. Korona prowadzi 2-0. Ależ wejście smoka tego piłkarza. To jest debiut naprawdę zawodnika. Coś nieprawdopodobnego. Znalazł się tam, gdzie powinien się znaleźć, bo to też jest sztuką w jakiś sposób. Podobał mi się trener Ojrzyński przed meczem, który powiedział, że facet dobrze wyglądał w tygodniu i dlatego dzisiaj gra. To też trzeba mi znaleźć. Ale tak, zobacz na tej powtórce, jak było widać. Piłka wybita, żaden z piłkarzy Jagiellonii nie asekuruje swojego bramkarza, a od razu do piłki rusza resowy snajper Jamrus. Tak, to jest Gołębiewski, pierwszy kontakt z piłką. Zobaczmy, jak on się przepycha. Gołębiewski kończy to uderzeniem. Tak, to była taka akcja w jego stylu. Ależ wszedł napakowany, dobrze to zrobił. Też z lewej nogi odnaszał minimalnie. Nie wiem, czy tam pół metra brakowało do tego, żeby poszło to światło bramki tutaj między dwóch. Odważnie wszedł zawodników. Tak. Oj, niewiele, niewiele. Nie wiem, czy zdążyłby z interwencją Grzegorz Sandomierski. Ależ dobrze, widzimy, od razu ożywił trybuny. Korzym,